Witamy wszystkich słuchaczy. Słuchają Państwo podcastu Gniewne Historie, w którym opowiemy o historii zamku w Gniewie. Historia ta zaczyna się w roku 1276, kiedy książę Sambor przekazał tę ziemię zakonowi krzyżackiemu. Budowę zamku rozpoczęto po 1290 roku. Do XV wieku był siedzibą komturów krzyżackich. Potem zamek znajdował się w rękach polskich rodów. W XVII wieku toczyły się o niego walki ze Szwecją, a w 1772 roku wskutek rozbioru znalazł się na terenie Prus. Więcej o niezwykle ciekawej historii zamku opowie pan Jarosław Struczyński, który pełni funkcję kasztelana gniewskiego. Jako dyrektor Ośrodka Kultury w Gniewie w latach 90. przyczynił się do odbudowy zamku. Z panem Jarosławem Struczyńskim rozmawiają Magdalena Netkowska i Igor Czerwiński. Na czym polega funkcja kasztelana gniewskiego? Jest to w pewnym sensie funkcja trochę reprezentacyjna i symboliczna, dlatego że nie zapisana ona jest w żadnych dokumentach dotyczących działalności zamku w Gniewie jako firmy, ale dla mnie jest to takie miłe przedsięwzięcie ze względu na to, że dzięki temu reprezentuję zamczysko w Gniewie na różnych przedsięwzięciach w Polsce i za granicą i wszyscy kojarzą kasztelana zamku w Gniewie, którym to siedzi tam już od wielu, wielu lat. Dzięki temu jest identyfikowalny. A od kiedy jest pan kasztelanem? Mógłbym tę datę przybliżyć gdzieś około pierwszej połowy lat 90., kiedy zaczęliśmy pracę nad odbudową i ożywieniem zamku w Gniewie. Właściwie w odwrotnej kolejności. Najpierw ożywieniem, a później odbudową. To jest bardzo długa historia, której pewnie nie dałoby się opowiedzieć w ciągu kilkudziesięciu minut, ale myślę, że w trakcie naszego spotkania uda nam się to wyjaśnić. Czyli załóżmy, że kasztelanem zostałem w dniu 23 listopada 1992 roku, kiedy przejąłem jako dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie zarząd nad ruinami zamku w Gniewie. Skąd wzięło się zainteresowanie gniewskim zamkiem? Moi drodzy, bardzo stara historia. Cofnąć się trzeba ponad pół wieku temu. Otóż ja urodziłem się w Gniewie. Może nie dokładnie, dlatego że akurat szpital był zajęty, w związku z tym matka musiała mnie wywieźć razem z ojcem oczywiście do szpitala w Tczewie, gdzie przyszedłem na świat. Zaraz potem wróciłem do Gniewu i mamusia zapakowała mnie w wózek i zawiozła mnie na przedzamcze południowe zamku w Gniewie. Pewnie się zdziwicie, dlaczego tam. Ano dlatego, że tam były ogródki działkowe, które uprawiał mój tatuś i mamusia. W związku z tym, chcąc mieć mnie pod opieką, zawieźli mnie tam. Jak mnie tam zawieźli, tak mnie tam zostawili. W związku z tym przez te następne lata cień ruin zamku w Gniewie padał mi na łeb, czyli bezpośrednio i na mózg, co spowodowało, że większość mojego dzieciństwa spędziłem właśnie tam, w tym miejscu. I to zaowocowało tym, iż kiedy ukończyłem szósty rok życia, wybierałem się już wtedy powoli z myślą do szkoły, bo jeszcze chodziłem do przedszkola. Ogłosiłem moim rodzicom, mojemu rodzeństwu, że jak dorosnę, to odbuduję zamek w Gniewie. I to był ten początek. I ta moja idea i marzenie, które wtedy gdzieś zakwitło w głowie, ono zostało zrealizowane po wielu latach poprzez różny ciąg ciekawych, niesamowitych wydarzeń i okoliczności, które naprawdę czasami stanowią być może nawet i inspirację do niezłej opowieści książkowej. Co umożliwiło odbudowę zamku, a kto w tym pomógł? W pierwszej kolejności oczywiście pewnie ta idea, o której wam już przed chwilą mówiłem, czyli to, że zamarzyłem o tym. Ja później oczywiście z racji konieczności zdobycia wykształcenia po ukończeniu podstawówki udałem się na emigrację do Pruszcza Gdańskiego, gdzie skończyłem ogólniak. Następnie rozpocząłem studia na Politechnice Gdańskiej. Wybrałem Wydział Mechaniczno-Technologiczny, który mógłby się wydawać mało związany z zabytkami. Ale to był wybór, który tak naprawdę kreślał pewną przyszłość zawodową, do której się nie przymierzałem zbyt istotnie, bo miłośnikiem urządzeń mechanicznych nigdy jakoś za bardzo nie byłem, ale stwierdziłem, że jakiś fach trzeba mieć w ręku. A tak powiem wam prywatnie, to chyba jedyny cel mojego studiowania na Politechnice był taki, iż poznałem tam moją żonę, która studiowała również na tym samym wydziale. Namówiłem ją zaraz po ukończeniu studiów do powrotu do Gniewu.
I wtedy próbowałem jeszcze przez chwilę jednak w tym zawodzie pofunkcjonować, no ale widziałem i czułem wyraźnie, że to nie jest moje powołanie. W związku z tym zgłosiłem się na konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. To było, moi kochani, we wrześniu 1990 roku. I ten konkurs wygrałem, być może również przez to, że w tej ofercie konkursowej zapisałem, iż ta instytucja kultury, jej potencjał, powinien również zaopiekować się ruinami zamku w Gniewie. Czyli byłem tutaj dosyć przebiegły, bo stwierdziłem, że wykorzystamy ten potencjał właśnie do realizacji mojego marzenia. Na początku nie wydawało się to w ogóle realne i możliwe, dlatego że no, zamek był, jak wiecie, może nie wiecie, ale jak zajrzycie do dokumentów czy do zdjęć z lat 90. w stanie przykrytej dachem ruiny, ale wewnątrz była pustka. Zamek był zagruzowany, zanieczyszczony. Pierwszą dziedziną żywota zamkowego, który podjąłem wtedy, to było powołanie chóru gregoriańskiego Schola Cantorum Gmewensis. I ten chór, moi drodzy, rozpoczął śpiewy w odgruzowywanych wtedy piwnicach zamku w Gniewie. Ale to pokazało, że mimo tego, że ogólnie wszędzie jest wkoło syf, można coś fajnego zrobić. Dalej postanowiliśmy, wykorzystując potencjał Domu Kultury i jego pracowników, przede wszystkim instruktorów różnych dziedzin, czyli plastyki, fotografii, muzyki, stworzyć zalążek najpierw drużyny kuszniczej, a później ta drużyna przekształciła się w Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego. I tu muszę wam powiedzieć, że nastąpił pewien niesamowity zbieg okoliczności. W roku 92 bezrobocie w gminie Gniew osiągnęło bardzo wysoki poziom. To było prawie 40% bezrobotnych. W związku z tym gmina Gniew musiała uruchomić jakieś działania zapobiegające tej trudnej sytuacji i burmistrz miasta gminy Gniew ogłosił roboty publiczne. Zawołał mnie na spotkanie i mówi do mnie tak, mówi, słuchaj, mówi, weźmiesz teraz to zamczysko już formalnie pod opiekę. Rada Miejska przyjmie uchwałę o daniu zamku w zarząd Miejsko-Gminnemu Ośrodku Kultury. Mówi, weźmiesz bezrobotnych, mówi, i się nimi zajmiesz. Ja się pytam burmistrza ówczesnego, mojego przyjaciela dzisiaj, Józka Puczyńskiego, którego pozdrawiamy. Ale ilu tych ludzi będzie? Mówi, no na początek niedużo, ze 150. W tym połowa pań, bo zawsze u nas już od tego czasu był parytet, co jest ciekawe. Ja byłem przerażony w pierwszym momencie, bo myślę sobie, co ja zrobię z taką grupą ludzi. Ale już wcześniej, przymierzając się do zamku w Gniewie jako do ruin, nawiązałem bardzo owocną, trwałą, opartą o przyjaźń z dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Henrykiem Panerem, współpracę z tąże instytucją. Zaraz zadzwoniłem do Henryka, spotkaliśmy się, ustaliliśmy program badań archeologicznych, które polegały m.in. na tym, że pod kontrolą archeologów odgruzowywaliśmy piwnice zamkowe. Zanim te roboty publiczne wkroczyły do tego zamku, czyli w listopadzie 92 roku, ja już od wiosny 92 roku rozpocząłem pracę z moimi przyjaciółmi, wolontariuszami naszego Bractwa Rycerskiego przyszłego, czyli naszymi młodymi przyjaciółmi ze szkół podstawowych i nauczyciele historii albo ci, którzy byli kandydatami na przyszłych rycerzy, zapraszali uczniów swoich klas i sprzątaliśmy zamek. No i to było bardzo piękne, dlatego że ci młodzi ludzie zarazili się od razu tym, żeby przystąpić jako wolontariusze do tego naszego działania. W związku z tym, wracając do tego 92 roku, kiedy rozpoczęliśmy roboty nad odbudową zamku w ramach robót publicznych, był to już pewien program, który miał szansę na realizację. Nie wiedzieliśmy, jaka będzie skala tego, jaki będzie czas trwania tych robót. Okazało się, że one przeciągnęły się na kolejne 5 lat. I dzięki temu udało się w ciągu tego okresu dokonać tak naprawdę odbudowy, adaptacji 3 skrzydeł zamkowych. Ale to jest jakby jedna część. Druga część to jest to, o czym na początku mówiliśmy, czyli oprócz tej regularnej pracy nad odbudową zamku, czyniliśmy jego ożywienie. Czyli i młodzież, która była skupiona w Domu Kultury, i pracownicy z robót publicznych, którzy o godzinie 15 odkładali łopaty i inne narzędzia na bok, zakładali historyczne stroje na dziedzińcu, rozpalaliśmy ognisko, piekliśmy barany i czuliśmy się jak średniowieczni mieszkańcy zamku w Gniewie. Jak wyglądały losy zamku tuż po wojnie i czy już wtedy planowano mu przywrócić dawną świetność? Musimy się cofnąć jednak do okresu I wojny światowej, dlatego że ten moment, który spowodował zaistnienie
ruiny zamku w Gniewie wiąże się właśnie z tym momentem. Jest rok 1920, powstaje Republika Gniewska. Nasza Straż Ludowa, która się wtedy powołała, dzielnie broniła majątku ruchomego i nieruchomego, co spowodowało, że kiedy wkroczyły tutaj oddziały wojsk generała Hallera 27 stycznia 1921 roku, to właściwie administracja polska już tam istniała. Był starosta, była Straż Ludowa, była administracja, także nikt nie musiał się brać do roboty, bo wszystko było na gotowo. I przychodzi moment, w którym zamek w Gniewie staje się siedzibą jednostki wojskowej. I tu, moi kochani, jest taka sytuacja, która wymaga pewnego wyjaśnienia. Otóż przez dziesięciolecia żyliśmy w przekonaniu, że tragiczna noc z 20 na 21 lipca 1921 roku, czyli pożar zamku w Gniewie, był efektem podpalenia przez niemieckich sabotażystów. Ja tak przez te lata opowiadałem to wszystko też naszym gościom zwiedzającym zamek, moim przyjaciołom. I nagle okazało się, że dobre chyba 10 lat temu spotkaliśmy niesamowitego, wspaniałego naukowca, archiwistę, doktora Krzysztofa Halickiego z Bydgoszczy, który na naszą prośbę postanowił przeanalizować zachowane w archiwach państwowych dokumenty dotyczące pożaru zamku w Gniewie. Słuchajcie, i co się okazało? Niestety, ze wstydem musimy się do tego przyznać, iż zamek w Gniewie został podpalony przez żołnierzy, którzy tam stacjonowali, którzy niestety w porozumieniu z jedną z lokalnych firm budowlanych z Gniewu, która prowadziła drobne prace remontowe, okradali magazyn. I chcąc zatrzeć ślady, postanowili ten magazyn spalić. A ponieważ ten czyn był wywołany informacją o tym, iż przybywa z garnizonu w Grudziądzu, któremu jednostka w Gniewie podlegała kontrola, jeden z żołnierzy z tejże placówki tego działu zaopatrzenia, czyli kwatermistrzostwa, wiedząc, że ma nieczyste sumienie, uciekł był przez Wisłę na drugą stronę, czyli trafił do Rzeszy Niemieckiej. Ten ślad został wykorzystany później jako motyw udowodnienia, że był to niemiecki sabotaż, który miał pokazać, że polskie władze nie są w stanie utrzymać należytej jakości tego pozostałości po majątku dawnego państwa pruskiego czy krzyżackiego. No i tak to się zostało zakodowane, natomiast z dokumentów wynika jasno, że to było podpalenie. Tylko że ówczesna władza postanowiła trochę zmanipulować informacją po to, żeby nie pokazywać nieodpowiedzialności czy braku odpowiedzialności polskich żołnierzy za ten majątek i po krótkim procesie, w którym zostali owi podpalacze skazani, zostali oni zrehabilitowani, wypłacono im odszkodowanie i zrzucono wszystko na Niemca. No ale musimy mieć świadomość tego, że jednak sami podpaliliśmy sobie ten zamek i co było dalej? No oczywiście zniszczenia były tak ogromne, a dlaczego? Dlatego, że zamek po przebudowie w XIX wieku na ciężkie więzienie dla recydywistów został dokumentnie przebudowany i zaopatrzony w większości w stropy drewniane. Jedynie sklepienie kaplicy zamkowej było sklepieniem wykonanym z cegieł. W związku z tym ten pożar doprowadził do totalnego zniszczenia całego zamczyska. Jak zobaczycie zdjęcie pana Weidemana, oryginalne zdjęcie, które jest również eksponowane na zamku w Gniewie, jak płonie zamek, zobaczylibyście, że szansy na tak naprawdę na ugaszenie tego pożaru przy ówczesnym stanie techniki nie było. Może się strażacy starali jak mogli. W związku z tym zamek po pożarze, oczywiście ambicją Wojska Polskiego była chęć jego odbudowy, ale niestety był to tak ogromny koszt, że uznano w pewnym czasie, że jest to trwała ruina. Wybudowano w latach 30. nowy budynek koszar, który dzisiaj zresztą jest eksploatowany jako hotel rycerski. W związku z tym wojsko stacjonowało dalej, zamek pozostawał ruiną, ale przykryto prowizorycznym dachem skrzydło południowe, w którym znajdowała się zachowana kaplica. I ta kaplica już oczywiście w tym czasie nie pełniła funkcji sakralnych, było to tak naprawdę sala gimnastyczna. Tam trenowano sprawność fizyczną. Ja pamiętam jeszcze tę kaplicę przed jej odbudową w latach 70. Stały tam przepiękne dwa piece do ogrzewania dużej sali, wisiały haki do siatki, do siatkówki i generalnie był przepiękny parkiet, który się niestety nadał dosyć skutecznie Niemcom w 1939 roku, bo to jest właśnie historia kolejnej wojny. Co się dzieje, moi kochani? Już we wrześniu 1939 roku Niemcy urządzają w zamku w Gniewie obóz przejściowy, którym gromadzą mieszkańców Pomorza, szczególnie z naszych okolic tutaj najbliższych, którzy już przez niemieckich sabotażystów tuż przed wojną zostali
naznaczeni na to jako potencjalnie niebezpieczni wrogowie Rzeszy Niemieckiej. Część z nich została zamordowana w Lasach Szpęgawskich, część wywieziona na roboty do Niemiec, a część trafiła już do obozu w Stutthofie. My mamy dane mówiące o tym, że w tym obozie przez zimę, wiosnę 40 roku uwięziono tam ponad 2,5 tysiąca Polaków. I powiem wam, że miałem też takie wyjątkowe emocjonalne spotkanie z starszymi już ludźmi, którzy zwiedzali zamek i przekazali mi informację, że w tejże kaplicy w 39 roku z całą rodziną, pozbawieni jakichkolwiek wygód, leżąc na rozcielonej słomie, spędzali czas w oczekiwaniu na decyzję co do ich losu. Także zamek im zapisał się w tym czasie bardzo, bardzo tragicznie w ich życiu. Po wojnie te powierzchnie zostały jeszcze cały czas używane przez Wojsko Polskie, które tak naprawdę na terenie wzgórza zamkowego i dzisiejszej firmy Mikrostyk siedziały do 1957 roku. I później, słuchajcie, jest fajny epizod, bo zamek w tej części skrzydła południowego, czyli mówimy o parterze i o kaplicy, zostaje przejęty przez harcerzy. A harcerze, jak wiecie, lubią palić ogniska, prawda? W związku z tym rozpalili sobie któregoś dnia ognisko, chyba jednak na poziomie kaplicy, i wypalili przepiękną dziurę. W związku z tym możemy powiedzieć o drugim pożarze zamku. I to spowodowało tak naprawdę, że obiekt został zamknięty, niedostępny już dla jakichkolwiek działalności. I ten stan trwał do 1968 roku. Także tutaj moglibyśmy się zatrzymać na działaniach pomiędzy obiema wojnami a 68 rokiem, bo ten jest wyjątkowo ciekawy też. Co się wydarzyło w 68 roku? To wyjątkowo ciekawa historia. Otóż dwaj ważni mieszkańcy miasta i gminy Gniew, ówczesny pan naczelnik Roman Jodłowski i pan dyrektor Zakładu Mechanizmów Fama w Gniewie, postanowili spotkać się, aby omówić możliwość adaptacji południowego skrzydła zamku w Gniewie na centrum kultury dla zjednoczenia przemysłu okrętowego. Projekt był bardzo przebiegły, dlatego że on zasadzał się na tym, że przecież gmina nie byłaby w stanie sfinansować takiej ciężkiej roboty budowlanej, a zjednoczenie przemysłu okrętowego, gdzie przemysł okrętowy wtedy w Polsce był potężny, wydało zgodę na to. W związku z tym opracowano dokumentację wykonaną przez pracownię konserwacji zabytków i rozpoczęto proces adaptacji zamku w Gniewie na to wspomniane centrum. Rozszerzono projekt na skrzydło wschodnie i teraz co się stało w tym czasie? W 1969 roku rozpoczęto pracę. Naprawiono zniszczone przez pożar i przez warunki atmosferyczne całą górną część, czyli koronę murów zamku w Gniewie. Przykryto to wszystko żelbetowym stropem, wykonano stalowo żelbetową konstrukcję dachu i przykryto to wszystko dachówką. Czyli tak naprawdę zamek został zabezpieczony przed dalszą dewastacją. I rozpoczęto prace w skrzydle południowym, które, pamiętam, zostały przede wszystkim skupione na wykonaniu stropu, czyli podłogi kaplicy zamkowej i pierwszego stropu w skrzydle wschodnim. Niestety gdzieś w połowie lat 70. z braku forsy, mówiąc szczerze, projekt upadł. Natomiast efekt tego działania był niebywały ze względu na to, że zabezpieczono obiekt. I kiedy te ruiny wzięliśmy pod opiekę, o czym wam wspominałem, w latach 90., no to mieliśmy obiekt przynajmniej pod dachem, prawda? Co prawda dach był wielce dziurawy wtedy. Pamiętam, że sam osobiście, włażąc przypięty sznurkiem do wystających stalowych elementów konstrukcji dachowej, przełożyłem 400 metrów kwadratowych tego dachu. Pewnie się dziwicie, dlaczego sam to zrobiłem. Ano dlatego, że nikt nie miał uprawnień do pracy na wysokości. Ja też nie miałem, ale byłem dyrektorem instytucji, w związku z tym ryzykowałem sam dla siebie tylko. W każdym razie mieliśmy dziurę zamurowaną, a bezwzględnie, jeszcze raz trzeba to powiedzieć, gdyby nie pan Górski, pan Jodłowski, nie udałoby nam się zrobić tego, co uczyniliśmy w ramach już tego procesu drugiej fazy odbudowy zamku, czy 92-97. Jaka jest najstarsza rzecz na zamku? Można by rzec, iż najstarszą rzeczą na zamku są jego fundamenty. Bo jak już analizujemy te wszystkie straszne przemiany architektoniczne, przebudowy, pożary, to musicie mieć świadomość tego, że z tego oryginalnego zamczyska zostały tylko mury. Nie mamy wyposażenia. Mamy lustracje już czasów I Rzeczypospolitej, które mówią na przykład o wyposażeniu kaplicy, refektarza, kapitularza i tak dalej, ale z tego się nic nie zachowało. Ale właściwie mamy odpowiedź na to pytanie, teraz przyszło mi to do głowy. Jakieś 10 lat temu dostaliśmy informację, iż na giełdzie staroci pojawił się dzwon. Dzwon, który ewidentnie
z racji napisu, który się na nim zachował, jest dzwonem z więzienia, ciężkiego więzienia pruskiego, które istniało w zamku w Gniewie pomiędzy 1859 rokiem a 1918 tak naprawdę. Czyli mogę panu odpowiedzieć, iż najstarszym zabytkiem tego zamczyska jest dzwon z drugiej połowy XIX wieku. Brzmi to marnie, co prawda. No ale cieszmy się z tego, chociaż mamy, co mamy. Ten dzwon wisi w mojej siedzibie nad moją głową, dobrze przyczepiony, tak aby mi nie spadł na łeb, bo pewnie odgłos byłby nieciekawy. Zapraszam oczywiście, żeby zobaczyć ten dzwon. On nie jest eksponowany publicznie, bo musimy o niego dbać, ale jest. Ma dziurę. Nie wiem, czy od strzału, czy od upadku, ale ma też i tą swoją przepiękną, krótką historię zamku w Gniewie. Który moment z historii zamku w Gniewie jest najciekawszy? Wiecie co, właściwie wszystkie te stulecia są wyjątkowo ciekawe i teraz to pytanie trzeba by zasadzić na drugiej bazie, co kto lubi, o tak, czy jaką epokę lubi się. Patrząc na moją pasję do zamku w Gniewie, ja oczywiście na samym początku, kiedyśmy dokonywali powołania Bractwa Rycerskiego i tej pierwszego etapu ożywienia zamku, wszyscy stwierdziliśmy, że jesteśmy krzyżakami. Tak, ja to zostałem komturem gniewskim. Tak nam się wydawało, że musimy sięgać do najstarszych korzeni tego zamczyska. Rozpoczęliśmy turnieje, które były turniejami średniowiecznymi oczywiście. No tam powoli wychodziliśmy już z tego płaszcza krzyżackiego, ale cały czas tkwiliśmy w średniowieczu, co zresztą zaowocowało tym, że w 1998 roku załoga zamku w Gniewie współorganizowała pierwszą dużą inscenizację bitwy pod Grunwaldem, którego konsekwencją było również to, że nieboszczykiem Urlichem von Jungingen, wielkim mistrzem zakonu, z urzędu zostałem ja, jako najstarszy krzyżak w Polsce. Natomiast, moi drodzy, kiedy rozpoczęliśmy przygodę z historią już na początku lat 2000, stwierdziliśmy, że jednak najpiękniejszym okresem w dziejach zamku jest okres, kiedy był on własnością państwa polskiego, kiedy zasiadali tam starostowie. Zamek był wydzierżawiany jako starostwo niegrodowe najsławniejszym rodom Rzeczypospolitej za zasługi dla jej obrony. I tak jak spojrzycie od końca wojny 13-letniej, czyli od początku powrotu Pomorza do korony, do Królestwa Polskiego, to znajdziecie tam same najwybitniejsze rody i lubomirskich, i radziwiłów, i zamojskich, i sobieskich. Myślę, że ten czas jest najpiękniejszy, dlatego że Gniew był wtedy uznawany jako bramo do Pomorza, a badania archeologiczne, które prowadzone były w kościele świętego Mikołaja nad pochówkami dawnych Gniewian pokazały, że Gniewianie byli obrzydliwie bogaci, bo byli chowani w tak dostojnych gadżetach i takich ładnych strojach, że można je porównywać do pochówków rodzin królewskich w całej Europie. A zarabialiśmy oczywiście na czym? Na handlu wiślanym. Zanim towary dotarły do Gdańska, były częściowo skupowane przez mieszczan gniewskich. Oczekiwaliśmy wtedy na lepszą koniunkturę i spylaliśmy to z dużym zyskiem, przez co się bogaciliśmy. A zamek w Gniewie dzięki temu przyjmował samych najdostojniejszych gości. Było tam ze czterech królów, ze trzech hetmanów. Ja wam się mogę też pochwalić jednym takim epizodem rodzinnym moim, bo drugim starostą gniewskim od 1468 roku do 1474 był Jakub Kostka. Turen to był jednym z oficerów króla Kazimierza Legionczyka i współpracowników mózgu operacji wojny 13-letniej, czyli marszałka Piotra Dunina. A tenże Jakub Kostka jest bezpośrednio jednym z moich przodków. Czyli mam koneksje rodzinne, z czego jestem bardzo dumny. A oczywiście to też wiąże w pewien sposób mój ród z rodem świętego Stanisława Kostki, waszego patrona, czyli patrona polskiej młodzieży i patrona Polski. Myślę, że okres pierwszej Rzeczypospolitej jest najciekawszy, najpiękniejszy, w pewnym sensie też tragiczny, bo przecież przeżyliśmy znowu kilka wojen, prawda? Zamek w Gniewie się ostał aż do pamiętnego pożaru, czyli nie zniszczyła go tak naprawdę wojna, a głupota. Jak to jest wcielać się w wielkiego mistrza krzyżackiego? Niebezpiecznie. Jak już właśnie przed chwilą rzekłem, od 98 pełnię tę obrzydliwą rolę. Prowadzę wojska zakonne notorycznie, corocznie do spektakularnej klęski, przez co zyskałem sławę najgorszego wodza historii, ale powiem wam też, oczywiście to trochę tak humorystycznie, jest to duża odpowiedzialność, dlatego że ja w tej bitwie uczestniczę nie jako statysta, ale rzeczywiście jako dowódca, czyli dowodzę chorągwią swoją wielkiego mistrza.
muszę uczestniczyć tam bardzo aktywnie, jeżdżę konno, uczestniczę w kilku takich bardzo spektakularnych scenach teatralnych, ale opartych o użycie uzbrojenia. Najtrudniejszy może moment to jest atak ostatnich 16 odwodowych chorągwi krzyżackich pod moim dowództwem, kiedy uderzając na Polaków mam świadomość tego, że za chwilę wyjedzie na pole bitwy pszczuj ze Skrzynna, którym to stoczy z wielkim mistrzem pojedynek na kopie. I tutaj, moi kochani, mamy stały układ wojenny, bowiem w rolę mszczuja ze Skrzynna co roku od początku wciela się też nasz obywatel, mój przyjaciel Adam Firyn, nasz policjant z komisariatu w Policji w Gniewie, w związku z tym mogę być bezpieczny, bo wiem, że mi krzywdy nie zrobi. Kiedy już spadam z konia, podnoszę się jeszcze na chwil kilka, toczę pojedynek na ziemi z moim przyjacielem, potomkiem sławnego Mikołaja Reja, Przemysławem Rejem, z tego samego rodu. No i niestety tam muszę się poddać, czyli konkretnie dostaję cios mieczem w łeb i padam nieżywy. Nie jest to proste. Najpiękniejszym momentem każdej inscenizacji, może to znowu zabrzmi dziwnie, wiecie co jest? Jak już znajdują zwłoki wielkiego mistrza na polu bitwy, podjeżdżają okoliczni chłopi z wozem, kładą mnie na ten wóz, przykrywają mnie chorągwią i wiozą mnie przed oblicze króla Jagieły, a później do mojego obozu. Czyli jestem jedynym gościem, który wraca z pola bitwy karetką. Na polu bitwy jest ponad 2000 wykonawców, a w obozowisku siedzi kolejne 4000, a widzów jest do 100 tysięcy. Także pogrzeb jest przepiękny. Jak do tego doszło, że zorganizował pan festiwal Viva Dwasa? No bardzo się cieszę, żeście to pytanie zadali, bo to jest moment taki też trochę symboliczny. Otóż, jak wam mówiłem na początku, głównie siedzieliśmy w średniowieczu. Kiedy rozpoczęliśmy pracę nad Bitwą Grunwaldzką, gruntowaliśmy się w tym jeszcze bardziej. Ale wracając do Gniewu po krótkim okresie nieobecności, spotkałem się po raz kolejny z moją zacną koleżanką, panią archeolog Elżbietą Chońską-Bohtan, która przez lata prowadziła w Gniewie badania archeologiczne. Ja mogłem ją obserwować jako młody uczeń szkoły podstawowej, czasami pomagając tam grzebnąć w dziurze, a pani Elżbieta była zawsze bardzo troskliwa o to, żeby przekazywać wiedzę na temat miejsca czy idei, którą akurat teraz eksploruję, czyli mówimy o stanowisku archeologicznym. Ja miałem taki też krótki epizod pracy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, gdzie spotkałem się już z panią Elżbietą jako jej kolega po, że tak powiem, po firmie, nie po fachu, bo archeologiem nie byłem. Zajmowałem się w tym czasie rekonstrukcją grodziska wczesnośredniowiecznego w Sopocie, w związku z tym musiałem z archeologami współpracować. I pani Elżbieta mówi do mnie tak, mówi, panie Jarosławie, mówi, pan cały czas do tego krzyżaka robi. Mówi, a przecież są takie piękne dzieje pierwszej Rzeczypospolitej, ta sławna bitwa pod Gniewem 1626. Ja oczywiście słyszałem o tej bitwie, ale ona była dla mnie mentalnie zupełnie obca. Więc ja myślę, kurczę, gdzie tam, czy nie będę latał w tych, kurczę, ciuszkach XVII-wiecznych, jak mam fajną zbroję wielkiego mistrza. Ale tak po pewnym czasie myślę sobie, a może byłoby fajnie otworzyć nową epokę. Tym bardziej, moi kochani, że na przełomie lat 90. i 2000. tak naprawdę rekonstrukcja historyczna w Polsce była generalnie skupiona na średniowieczu. Grup rekonstrukcji historycznej późniejszych epok nie było. Ale ja dostałem taką dodatkową inspirację, dlatego że kiedy pracowałem nad rekonstrukcją grodziska wczesnośredniowiecznego w Sopocie, dostałem również zadanie od dyrektora muzeum, aby opracować wstępną koncepcję adaptacji do celów żywej historii przepięknego spichlerza Błękitny Baranek na wyspie Spichrzów. To jest jedyny oryginalny, zachowany przez lata, poprzez wszystkie wojny, spichlerz, który sięga wieku XVI. Stwierdziłem, że dobra, to pokażemy potęgę Gdańska w wieku XVI i XVII, który był tak naprawdę największym i najważniejszym portem Rzeczypospolitej. I na rzecz tego spichlerza, czyli ożywienia przez rekonstruktorów, w gronie tych wszystkich moich przyjaciół średniowieczników, gniewskich, oczywiście mówimy o gniewianach cały czas, wynalazłem kilku, których zapaliłem do tego, poszyliśmy sobie przepiękne stroje cudzoziemskie, XVII-wieczne, cudzoziemskie, dlatego że moda w Gdańsku panowała cudzoziemska. Ponieważ myśmy ćwiczyli przez lata szermierkę u fechmistrza Tadeusza Antoniego Pagińskiego, trenera kadry narodowej floretu kobiet, w związku z tym przerzuciliśmy się szybciutko u niego na rapier, powstała przepiękna grupa pierwszych 8 oficjerów autoramentu cudzoziemskiego, którzy ożywili spichlerz Błękitny Baranek.
kiedyśmy tam uczynili pierwsze spotkanie, jeszcze w odbudowywanym spichlerzu, to goście, którzy przybyli, oni byli oszołomieni, że nagle się coś takiego dzieje. I to był początek. I w momencie, kiedy ja uświadomiłem sobie, że mamy już pewien ten potencjał, a wrócił mi do pamięci ten epizod rozmowy z panią Elżbietą Chońską, Bogdan, stwierdziłem, panowie, skoro mamy już szwedzkich oficerów, tak naprawdę, czyli cudzoziemców, no to mamy zalążek przyszłej formacji, która stanie w bitwie pod Gniewem u boku króla Gustawa II Adolfa Szwedzkiego, prawda? To był rok 2001, no ale było nas 8. Ale żeby zrobić bitwę, trzeba trochę więcej żołnierza. W związku z tym wpadłem na genialny pomysł, że zwerbuję w Gniewie żołnierzy regimentu szwedzkiego, który stworzymy. Uczyniłem tak zwany zaciąg na bęben. Polegało to na tym, że jeden z moich żołnierzy zakładał na siebie werbel. Szliśmy określoną trasą po różnych ciekawych przybytkach, w których siedziała młodzież i dorośli, spędzając czas niekoniecznie grając w gry komputerowe czy siedząc przy komputerach, telefonach, bo tego jeszcze nie było. I tam dokonywałem zaciągu. Proponowałem mi, żeby wstąpili na służbę króla Gustawa II Adolfa. Rozpocząłem produkcję ubondurowania sprzętu i po pierwszym sezonie werbunkowym udało się zwerbować prawie 80 żołnierzy. Wyposażyliśmy ten regiment 36 muszkietów, 12 pełnych kompletów zbroi pikinierskich z pikami, 4 działa regimentowe. O, i ciekawe, dziewczęta, to dla was informacja, w artylerii służyły głównie kobiety. To było ciekawe, prawda? Do tego 4 wozy taborowe. Słuchajcie, jak wyruszyliśmy na pierwszą inscenizację Viva Dwaza, to nie mieliśmy przeciwnika, no bo było nas dużo, a nie było przeciwnika w postaci husarii, którą próbowaliśmy gdzieś ściągnąć, ale jej nie było. To był rok 2002. W związku z tym mówię, trzeba zmienić taktykę wojenną, skoro nie ma w Polsce rekonstruktorów, którzy się zajmują polską sztuką wojenną czy staropolską, musimy to zrobić sami. Oddałem dowództwo nad regimentem pułkownikowi Todowi von Lenzowi, a sam udałem się do marszałka województwa pomorskiego ówczesnego pana Jana Kozłowskiego i zaproponowałem mu, żeby został rotmistrzem chorągwi husarskiej województwa pomorskiego. I oczywiście, zgodnie z obowiązkiem rotmistrza, dofinansował powstanie tejże chorągwi. W związku z tym on się na to zgodził. Przede wszystkim wręczyłem mu list przypowiedni od króla Zygmunta III Wazy, który sam napisałem. On mi wręczył kapitulację. Kapitulacja nie w sensie skapitulowania, tylko tak się nazywa dokument, w którym on powierza mi rolę porucznika chorągwi. Czyli tak naprawdę jego prawej ręki, który dowodzi całą formacją, bo wiadomo, że przecie rotmistrz nie wylezie z tego biura i na konia nie siądzie, tym bardziej nie potrafił jeździć. Nie? W związku z tym udało nam się w roku 2004 sformować zalążek chorągwi husarskiej, ale jednocześnie już te dwie edycje projektu Viva Dwaza spowodowały wzrost zainteresowania rekonstrukcją XVII-wieczną w Polsce. Czyli ludzie zaczęli się bawić w XVII. Co spowodowało, że po kilku latach festiwal historyczny Viva Dwaza, Bitwa pod Gniewem 1626, stała się największym wydarzeniem tego typu w Rzeczypospolitej, a w roku pańskim 2007 dostaliśmy, moi drodzy, certyfikat najlepszego produktu turystycznego roku w Polsce, wręczany przez Polską Organizację Turystyczną, czyli wielki sukces. Tak wyglądały początki projektu festiwalu historycznego Viva Dwaza. Wierzajcie mi, w tym jesteśmy naprawdę dobrzy, bo gmina Gniew, bo przecież to nie służą sami gniewianie. No, najbardziej pochusarzoną wsią w Rzeczypospolitej, wiecie jaka jest wieś? Opalenie. Tam mieszka najwięcej husarzy. Tam jest stajnia mojego żołnierza i przyjaciela Krystiana Mroza. Tam się dzieją rzeczy niebywałe, o czym też warto byłoby zrobić kiedyś wywiad. Bardzo dziękujemy za rozmowę z panem. Było nam niezmiernie miło i dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy, więc jeszcze raz dziękujemy. Ja również wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie przyspaliście za dużo, ale sytuacje są takie, że trzeba czasami poopowiadać, bo jak ktoś pyta, to można opowiedzieć, a w innym przypadku ludzie by o tym nie wiedzieli. O, tak konkluzja. Także dzięki za waszą inicjatywę serdecznie, że o to pytacie. Nasz gość podzielił się z nami wieloma informacjami, a najbardziej zaskoczyła nas ta o podpaleniu zamku w 1921 roku. Do tej pory wszyscy mówili, że odpowiedzialni za to byli Niemcy, a prawda okazała się zupełnie inna.
Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia Muzeum w Gniewskim Zamku, aby na własnej skórze poczuć setki lat jego historii. Warto przyjechać tutaj w czasie festiwalu i zobaczyć na żywo XVII-wiecznych rycerzy. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.